Cześć, dzisiaj odpakowujemy Hofding 1.0. To jest niewidzialny kask dla rowerzystów, czyli kołnierz wyposażony w czujniki, które monitorując nasze zachowanie na rowerze, aktywują poduszkę powietrzną w razie wypadku, która tworzy kaptur wokół naszej głowy, osłaniając nas przed uderzeniami i chroniąc naszą głowę. To jest Hofding 1.0, który dostaliśmy od firmy www.bikeid.pl. Możecie tam już kupić Hofding 2.0, który różni się m.in. trochę przeprojektowanym zamkiem, który nie sięga już tak wysoko pod brodę, więc jest bardziej przyjazny m.in. dla brodaczy. W środku znajdujemy powitanie w rodzinie Hofding z informacją o tym, że możemy również sobie zrobić zdjęcie i wysłać je na stronę producenta, aby tam zostały umieszczone. Kabel USB, dzięki któremu możemy ładować nasz Hofding oraz informacje dla użytkowników, bardzo fajnie złożoną, z informacją, czym jest Hofding oraz jego historią z 2005 roku, kiedy ten projekt został rozpoczęty, budowę samego kołnierza, którą za chwilę Wam pokażę na samym kołnierzu oraz podstawowe informacje dla użytkownika, czyli tak, jest to produkt przeznaczony dla osób jeżdżących na rowerze po mieście, a więc BMX czy kolarstwo ekstremalne tutaj odpadają, tak samo rolki i jazda konna. Ze względu na to, że Hofding jest wyposażony w czujniki, które rejestrują nasze zachowanie, te czujniki zostały zaprojektowane w oparciu o zachowania rowerzystów w mieście, w związku z tym poza miastem, czyli na przykład w górach, ten kask nie będzie nam się już sprawdzał tak dobrze. Najważniejsze informacje, czyli Hofding działa w temperaturze od minus 20 do plus 50 stopni Celsjusza, jest dla osób dorosłych, jest deszczoodporny, ale nie należy go prać. Nie należy go też trzymać na słonecznych miejscach ze względu na to, że w środku jest pojemnik z gazem, czyli raczej nie zostawiamy go w samochodzie zostawionym na słońcu. Informacja również o tym, że żaden produkt nie chroni nas w 100% przed urazami głowy. Hofding jest oczywiście atestowany przez Unię Europejską, tak jak wszystkie inne kaski, i wypada, jeśli chodzi o te testy atestowe, dużo lepiej niż kaski, które możecie normalnie kupić w sklepie na półce. Pierwsze kroki z Hofdingiem, czyli wybór rozmiaru, SK dla osób o obwodzie szyi do 36 cm, MK do 42 cm, LK za chwilę też na Bike ID się pojawi. Informacja na temat ładowania baterii, trwa to 6 godzin. Przy użyciu tego kabelka USB z ładowarki do telefonu komórkowego albo z laptopa bateria trzyma nam przez 18 godzin jazdy na rowerze albo 36 dni cierpliwego oczekiwania w plecaku. Jest tutaj też informacja znów powtórzona o praniu oraz o oczyszczeniu naszego Hofdinga. Tak wygląda ten kołnierz i strefa, którą osłania w momencie, kiedy się napełni. Tutaj jest informacja o samych czujnikach. Należy też pamiętać, że Hofding napełnia się tylko w momencie poważnego uderzenia, czyli jeżeli na przykład się zachwiejemy na rowerze i upadniemy, ale zdołamy się podtrzymać ręką, nie ma ryzyka, że ta poduszka tutaj nam się uruchomi. Informacja na temat ładowania oraz na temat czarnej skrzynki, która rejestruje ostatnie 10 sekund przed uruchomieniem się poduszki. Jeżeli wypadek z Hofdingiem Wam się przydarzy, bardzo dobrze, jeśli prześlecie potem producentowi tą poduszkę, dzięki temu oni mogą sobie tą czarną skrzynkę stamtąd wyciągnąć i wprowadzić te dane do swojej bazy danych, jeżeli chodzi o rozwój tego produktu. Tak wygląda sam kołnierz, waży 650 gram, przed chwilą go ważyliśmy. Bardzo fajnie leży na barkach, to jest MK. Jest wykonany też z bardzo solidnego, fajnego materiału, w związku z tym głowa nam się, szyja nam się nie poci, nawet w słoneczne dni, kiedy w nim jeździmy. Tutaj jest zbiornik z gazem i ta poduszka jest ułożona w tym kołnierzu i stąd ten kaptur, jak poduszka powietrzna nam się otwiera. Tutaj mamy zapięcia na nasze specjalne osłonki, które można sobie również kupić na BikeID. Dzięki temu możemy troszeczkę spersonalizować sobie ten nasz kołnierz. Pamiętajmy też, że jest to produkt skierowany do cyklistów miejskich, w związku z tym wszelkie skojarzenia z modą rowerową są jak najbardziej na miejscu. Zresztą jednym z powodów, dla których Hofding został opracowany w ten, a nie inny sposób, było to, że Szwedzi, zresztą nie tylko Szwedzi, nie chcieli jeździć w kaskach, ponieważ psuje im to włosy. Osłonki są różne, my akurat mamy taką troszeczkę bardziej elegancką, ale znajdziecie również bardziej sportowe dla siebie. Tak wygląda osłonka po założeniu.
Tutaj jest gniazdo do ładowania naszego kołnierza, suwak i na końcówce tego suwaczka znajduje się włącznik, więc wystarczy wpiąć to do specjalnego portu i sygnał dźwiękowy nas informuje o tym, że holding się uruchomił. Wyciągamy i teraz wiemy, że nasza poduszka jest wyłączona. To wszystko. Więcej informacji na temat holding znajdziecie w kolejnych filmach, które dla Was przygotowaliśmy oraz na naszej stronie internetowej www.kapitanświateółko.pl. Holding możecie kupić na www.bikeid.pl i pamiętajcie, że kupując go tam wspieracie też nasze programy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży oraz pomagania ofiarom wypadków drogowych. Dzięki, pozdrawiamy.